ten okres świąteczno-noworoczny wykorzystują niestety oszuści. Oni po prostu bardziej urealniają swoją intrygę, uprawomacniają swoje kłamstwa i to, co sugerują osobom, do których dzwonią, albo do których wysyłają SMS, albo do których wysyłają maile. Tutaj bardzo często ofiarami takich oszustw padają ludzie młodzi, którzy być może przez nonszalancję, przez lekkomyślność, czy po prostu przez zbyt dużą wprawę w obsługiwaniu tego typu rzeczy nie zwracają uwagi na takie drobne sygnały ostrzegawcze. A ich jest wbrew pozorom bardzo dużo. My w tym okresie świąteczno-noworocznym dostajemy więcej SMS-ów właśnie od oszustów. Oni podszywają się pod popularne firmy kurierskie i otrzymujemy informację, że jest to SMS wysłany właśnie przez jedną z tych firm. Ta nazwa może być identyczna, może być bardzo podobna i w tym SMS-ie otrzymujemy link z informacją, aby dokonać jakiejś drobnej dopłaty. Jeżeli nie dokonamy tej drobnej dopłaty, no to niestety nasza paczka nie przyjdzie na czas. No tutaj w kontekście zbliżających się świąt, że nazamawialiśmy mnóstwo prezentów, no to rzeczywiście można zlekceważyć, że to tylko złotówka, złoty 50 do dopłaty, kliknąć, wykonać całą transakcję, no a się okazuje, że po wykonaniu całej transakcji tak naprawdę zostawiamy otwarte drzwi do naszych kont internetowych oszustom. Wielu kierowców wyjeżdża na długą trasę, czy przemieszczając kilkaset kilometrów, czy też nawet poruszając się na drugi koniec Polski. Bardzo ważne, aby się właśnie zarówno samego siebie oraz też pojazd przygotować. Zaczynając od pojazdu, to sprawdźmy przede wszystkim podstawowe rzeczy, które mają może i pozorne, ale mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Sprawdźmy przede wszystkim ciśnienie w oponach. Pomimo, że nie ma obowiązku, to zalecane jest, aby pojazd był wyposażony już w opony zimowe, które w sposób decydujący poprawiają przyczepność pojazdu na mokrej, ośnieżonej czy też śliskiej jezdni. To czas, w którym dużo kierowców decyduje się na kierowanie po spożyciu alkoholu czy też innych działających środków, podobnie działających środków, dlatego policjanci podczas całego okresu świątecznego czy też bezpośrednio po zakończeniu przez cały czas będą kontrolowali trzeźwość kierowców. Zwrócimy uwagę na bezpieczne poruszanie się oraz na wykroczenia, które generują największą liczbę wypadków drogowych tych tragicznych. Czas świąteczny to również bardzo też ważny apel do niechronionych, tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mowa tutaj przede wszystkim o osobach pieszych, które w tym czasie będą poruszać się pieszo, czy to na przykład na pasterkę w porze nocnej. Zwróćmy uwagę też na to, abyśmy byli właściwie widoczni, czyli skupmy się tutaj na właściwym doborze odzieży, aby była widoczna, miała jasną barwę i przede wszystkim też zaopatrzmy się w elementy odblaskowe, które w dużym stopniu poprawiają naszą widoczność, a tym samym przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. O tym Sylwestrze jest bardzo dużo z przypadków, czy to urwane palce, tak, poparzona twarz, ręka i tak dalej, dlatego trzeba się zachować bardzo, bardzo bezpiecznie. Na pewno taka sprzedaż tutaj tych fajerwerków osobom nieletnim jest przestępstwem. Przede wszystkim należy zachować bezpieczeństwo i używajmy to w Sylwestra, bo tak jak z doświadczenia wiemy, to już się zaczyna w okresie świątecznym te wybuchy. To nie jest przyjemne dla nikogo, a na pewno zakłóca spokój, ciszę. Też jest niebezpieczne, bo to w różnych miejscach, zwracajmy też uwagę, wystrzeliwując takie petardy na inne osoby, które znajdują się w pobliżu. Robić to w miejscu bezpiecznym i w Sylwestra.